Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy Hyundai'a Bayon. Jest to bardzo ciekawy model, szczególnie biorąc pod uwagę, że Hyundai ma w swojej ofercie i20. Jeśli zatem zastanawiasz się, który z tych samochodów byłby dla Ciebie lepszy i czym w ogóle jest Bayon, zapraszam na test. Ale standardowo, zanim przejdziemy do bohatera odcinka, kilka słów o partnerze kanału, czyli firmie Car Vertical. Dzięki niej wszystkie osoby szukające używanego samochodu mogą w bardzo prosty sposób sprawdzić historię egzemplarza, którym są zainteresowane. Pamiętaj zatem, zanim podpiszesz umowę i wyłożysz swoje ciężko zarobione pieniądze, sprawdź najdokładniej jak tylko możesz dany egzemplarz. Wystarczy, że wejdziesz na stronę carvertical.com, wpiszesz VIN i otrzymasz raport, dzięki któremu sprawdzisz, czy ten egzemplarz nie był na przykład skradziony, albo czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu, lub czy nie jest przede wszystkim powypadkowy. Jeśli był, to nie dostaniesz takiej czystej informacji, tak był, ale sprawdzisz sobie na przykład zdjęcia z takich uszkodzeń. Będziesz mógł ocenić, czy były to zwykłe zadrapania, czy był to potężny dzwon. Także powinno to być abecadło dla każdego kupującego samochód. Sprawdzamy, co tylko możemy. A teraz możemy zrobić to 10% taniej, bo taką właśnie zniżkę Car Vertical przygotował dla moich widzów. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu. Reszta zadzieje się sama, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Hyundai'a. I już skupiając się na nim, powiedzmy sobie, co my tutaj możemy mieć pod maską, bo nie jest tego za dużo, ale to czasami plus. Oglądając katalog, zobaczymy, że dostępne są dwie jednostki. Pierwszą jednostką jest motor, który ja otrzymałem do testu. Ma on pojemność 1,2 litra. Jest on wolno ssący, ale co bardzo ważne, czterocylindrowy. Dysponuje mocą 84 koni mechanicznych i jest jedyną jednostką, do której możemy zamówić instalację LPG. Druga opcja to silnik 1.0, on już ma 3 cylindry, ale jest to silnik turbo i ma troszkę więcej koni, bo ma ich 100. Skupimy się na nim, jeśli otrzymamy do testu, a dzisiaj 1.2 z LPG. No i może kilka słów właśnie o instalacji gazowej. Na pewno dużym plusem jest to, że jest to instalacja montowana przez Hyundai'a. Firmuje ją BRC. Minusem jest oczywiście cena, bo za taką instalację musimy wyłożyć około 5,5 tysiąca złotych na dzień dzisiejszy. Można to taniej zrobić na mieście, no tyle, że oczywiście będzie wiązało się to z utratą gwarancji. Tutaj, szczególnie w przypadku Hyundai, jest to o tyle ważne, że ta gwarancja ma 5 lat. Także myślę, że jest to na pewno godne rozważenia, co jest dla nas ważniejsze. Delikatnym minusem jest to, że mimo, że jest to instalacja, powiedzmy, fabryczna, to nie mamy tutaj żadnych wskazań na wyświetlaczach, nie wiemy, ile nam gazu zostało, jaki mamy na nim zasięg, no w zasadzie nie ma nic. Jedyna rzecz, która informuje nas o obecności tej instalacji, jedyny przełącznik znajduje się tutaj, w postaci takiego malutkiego guziczka. Możemy nim uruchamiać instalację, wyłączać i te cztery diody informują nas o tym, ile gazu nam pozostało. Także jak na dzisiejsze standardy, może szału nie ma, bo chociażby w Daci potrafią to zrobić w ten sposób, że naprawdę wyświetlając tutaj wszelkie informacje o gazie, jest to na pewno dużo wygodniejsze. No ale w sumie najważniejsze informacje są. Zbiornik na gaz znalazł się pod podłogą bagażnika w miejscu koła zapasowego, które powędrowało z kolei do bagażnika, zajmując dosyć dużo miejsca. Zobaczcie, jak to wygląda. Sam bagażnik posiada 411 litrów, co na papierze jak na ten segment wygląda bardzo dobrze, no tyle, że jest to nieszczęsne koło, także wyobrażam sobie, że większość osób udająca się gdzieś dalej, gdzieś na wakacje, no będzie musiała jechać jednak bez koła, bo ciężko będzie się tutaj z nim zmieścić. Także przymieście się do tego samochodu, bo może to być dzisiaj samochód wybierany w Polsce jako samochód rodzinny. Tani samochód rodzinny w eksploatacji, mamy gaz, no ale jednak pewne ograniczenia są. Ja natomiast przejdę do moim zdaniem największej wady tego samochodu, którą jest skrzynia. Ona jest przede wszystkim pięciobiegowa. Jest to pewien problem, bo moim zdaniem troszkę definiuje on, po co i dla kogo ten samochód w ogóle jest. Bardzo łatwo się bowiem domyślić, że przez to, że nie mamy szóstego biegu, ten samochód przy wyższych prędkościach będzie robił się głośny. Zobaczcie, tutaj przy około 120 km na godzinę mamy około 4000 obrotów. To jest dużo. Jadąc na przykład na autostradę będzie jeszcze gorzej, w samochodzie będzie wtedy naprawdę głośno. Druga rzecz, w tym samochodzie nie istnieje coś takiego jak dynamika. Chociaż nie, może źle powiedziałem. On ma 13,5 sekundy do setki, tak podaje producent. Przy rozpędzaniu się, tak jak ja na przykład teraz stoję na światłach, nie ma większego problemu. To nie jest samochód, który będzie tak zamulał, że będziecie się męczyć, nie będziecie w ogóle lubili nim jeździć, bo nie da się startować. Da się startować normalnie, wkręcicie się na wyższe obroty, będzie ok, nie będziecie żadną zawali drogą. Lepszym określeniem będzie to, że w tym samochodzie nie istnieje coś takiego jak elastyczność. Bo tutaj naprawdę, jadąc w trasie,
Każde wyprzedzanie wymaga redukcji i to czasem redukcji o dwa biegi i to też nie zawsze dużo pomoże. Jest to oczywiście mała pojemność, nieduża moc, nie mamy turbiny, jeszcze te 5 biegów. Krótko mówiąc, to nie jest moim zdaniem samochód na trasę. A z drugiej strony mamy LPG, które, żeby się zwróciło 5,5 tysiąca, to jednak tych kilometrów trzeba trochę natrzaskać. Więc to się trochę ze sobą gryzie moim zdaniem, bo sam silnik benzynowy jest oszczędny. On tak naprawdę przy mojej jeździe spalał mi 6, 6,5 litra. Jeśli chodzi o gaz, to w zasadzie możemy sobie doliczyć po prostu litr w zależności od warunków. Da się spalić na jakiejś drodze, powiedzmy jadąc do 90 na godzinę, nawet koło 5 litrów. Sama jazda po Warszawie to będzie, tak jak mówię, koło tych 7. Więc aby ten koszt instalacji się zwrócił, plus jej obsługa, no trzeba tych kilometrów będzie troszkę zrobić. A tak jak mówię, nie do końca jest to moim zdaniem samochód na trasę, także jeśli zamierzacie tym samochodem jeździć dużo w ten sposób, to ja polecam, weźcie go i pojedźcie sobie gdzieś poza miasto, wyskoczcie na szybszą drogę, zobaczcie, czy dla Was będzie ok, bo tak jak mówię, skrzynia moim zdaniem, no szkoda, że po prostu nie jest sześciobiegowa. Taka może być w silniku 1.0 turbo. No i nie mamy tutaj też automatu, gdyby ktoś pytał, to takiej możliwości konfiguracji nie ma. Przy 1.2 oczywiście. Ale co ważne, moim zdaniem w zasadzie to jest koniec minusów, przynajmniej takich mocno zauważalnych na co dzień, tego samochodu. Chociaż spodziewam się, że część osób może powiedzieć, że pewnym minusem może być wygląd na przykład tyłu, bo to jest samochód dość kontrowersyjny, bardzo odważnie narysowany. Obstawiam, że jednym przypasuje, drugim nie, czyli po prostu nie będzie obojętny. Jest on narysowany odważnie, tak jak i20, o którym wspomniałem na początku, chociaż przód bardziej jest zbliżony do Kony, niczym w ogóle jest ten samochód. To nie jest żaden mini SUV, bo też słyszałem takie określenia, że to już wstęp do takiego świata Hyundai'a. Ten samochód jest za niski, za mały, ale w porównaniu do i20 faktycznie siedzi się wyżej, miejsca nad głową jest więcej. Moim zdaniem jest to po prostu mały crossover. Ja bym widział bardziej to tak, że i20 będzie dla młodszego klienta, Bayon mógłby być dla troszkę starszego, no tyle, że jest dość odważnie narysowany, więc znowu pytanie, czy tej starszej osobie taki design przypadnie. Ale jeśli tak, to moim zdaniem od i20 ten samochód będzie lepszym wyborem. Przód, tak jak powiedziałem, bardziej klimaty Kony. Mi to się akurat bardzo podoba, bo tutaj Hyundai trafił w mój gust bardzo dobrze. Wnętrze jest dość podobne, tak jak w Hyundaiach, jeśli znacie te samochody, to tutaj się nie zgubicie. Zegary są w zasadzie identyczne, tyle że nie mamy wyboru trybów jazdy, które można by było powiązać z zegarami, więc trzeba sobie po prostu przeklikać tutaj i wybrać, który wygląd Wam się bardziej podoba. Wyglądają one w ten sposób. To jest już standard dzisiaj Hyundaiu. I tak jak krytykuję większość samochodów, która dzisiaj większość obsługi ma już tutaj dotykowej, to zobaczcie, że Hyundai mimo tego, że ten ekran jest dotykowy, to po pierwsze umieścił też fizyczne guziki, które mamy w tych miejscach, możemy sobie wybrać najważniejsze rzeczy, a po drugie obsługa klimatyzacji odbywa się również za pomocą fizycznych przycisków, które są przeogromne. Tak jak dzisiaj te często w ekranach punkty, w które trzeba trafić są malutkie, to tu poszli w drugą stronę. Nie dość, że jest przycisk, to jest naprawdę, zobaczcie jakich rozmiarów. I do temperatury, i do prędkości nawiewu. Mnie to akurat mega pasuje i szczególnie, że dzisiaj się od tego odchodzi, ja to będę cały czas chwalił, póki mogę. Z kolei minusem jest na przykład to, że ten samochód jest troszkę dziwnie skonfigurowany, bo zobaczcie, ja mam praktycznie najwyższą wersję, jaka dostępna jest w Bayonie. W tej wersji silnikowej to w ogóle najwyższą, bo to jest wersja Smart. I na przykład wyprzedza mnie teraz samochód, nie mam systemu ostrzegania o pojeździe w martwym polu. Nie mam chociażby dostępu bezkluczykowego, nie mam odpalania bezkluczykowego, także jest tutaj kilka rzeczy, których mi po prostu brakuje, zważając na to, że to jest wysoka wersja, ale ogólnie wyposażenie jest dość mocną stroną tego samochodu. Też wielki plus, Android Auto bez żadnego kabla i on działa, przynajmniej z moim telefonem, bo to bywa różnie, ale muszę powiedzieć, że on ani razu mi się nie rozłączył, nic nie zerwało, działało bardzo płynnie, ja z tego mega dużo korzystam. Troszkę problemem było to, że jak wsiadałem do samochodu, to dość długo ten telefon się łączył. On często musiał odłączyć jakiś poprzedni, podłączyć mój, gdzie on już powinien pamiętać po iluś podłączeniach, że to jest ten telefon, z którym powinien od razu się łączyć, ale jak już się połączył, to działało świetnie i to wymaga bardzo dużej pochwały. Nie wiem, jak jest z Apple CarPlayem, ale jeśli też działa, to bardzo duży plus dla producenta. Też duża pochwała za LEDy, które w takim samochodzie dzisiaj w zasadzie też już stają się codziennością. Ja zawsze mówię, zrezygnujcie z radia, zrezygnujcie, nie wiem, z jakichś dodatków we wnętrzu. Pierwsza rzecz, którą bierzcie, to są LEDy, bo to jest Wasze bezpieczeństwo, to jest Wasz komfort jazdy w nocy. To jest w zasadzie chyba najważniejsza rzecz z tych takich, które mogą Wam uprzyjemnić czy uprościć jazdę. Te LEDy są bardzo dobre, mi się jeździło w nocy świetnie. Może nie przejechałem 1000 km gdzieś w nocy po lesie, ale
tak, na tyle co jeździłem, to bardzo mi przypasowały. Super, że coś takiego jest dzisiaj już w takich samochodach. Jeszcze na chwilę zaglądając na tył, miejsca na nogi mamy naprawdę sporo. Tak samo jeśli chodzi o miejsce nad głową. To jest samochód, który z zewnątrz może nie wygląda na jakiś duży i też duży nie jest. On z i20 ma ten sam rozstaw osi. Mimo, że jest kilka centymetrów większy z każdej strony, to rozstaw osi jest ten sam. Ale miejsca na nogi i nad głową naprawdę nie brakuje. Także jeśli to jest dla Was ważne, to Bayon będzie dobrym wyborem. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ten samochód to nie jest segment stworzony dla mnie. Ja w takich samochodach nie gustuję, a naprawdę jeździło mi się nim mega przyjemnie. To jest bardzo fajny samochód na co dzień. Jeśli zaakceptujecie to, czyli pięciobiegową skrzynię, czyli krótko mówiąc raczej nie będziecie królami autostrad, to uważam, że do miasta ten samochód warto sprawdzić. No i w tym momencie przechodzimy do punktu często najważniejszego, czyli po prostu ile to kosztuje. Ceny Bayona rozpoczynają się poniżej 70 tysięcy złotych i to brzmi dobrze. Tyle, że oczywiście dorzucając tutaj kilka rzeczy, lakiery, kolorowe dachy, chociażby tą instalację gazową, lądujemy już zdecydowanie bliżej 80 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, ocencie sobie sami. Ja powiem tyle, że jak na dzisiejsze standardy, bo to trzeba podkreślić, jest to cena dość konkurencyjna. Moim zdaniem jest to bardzo udany model i gdybym ja miał decydować, czy Bayon, czy i20, to zdecydowałbym się na Bayona. I jeszcze wystawiając mu finalną ocenę, biorąc pod uwagę całokształt. I pamiętajcie też, że oceniam samochód w klasie. Nie porównujmy go do Mercedesa S-klasy, który może dostać podobną ocenę, tylko oceniam samochody w tej klasie za podobne pieniądze. Ja jemu wystawiam ocenę 7. I w związku z tym, że zbliżam się właśnie do parku prasowego Hyundai'a, może tam ktoś widzi napis, będę się powoli dzisiaj z Wami żegnał. Zapraszam do subskrypcji wszystkie osoby, które jeszcze tego nie robią. Kliknijcie ten słynny dzwoneczek. Jest mała szansa, że nie przegapicie wtedy kolejnych filmów i YouTube zlituje się i pokaże Wam, że kolejny pojawił się na moim kanale. A ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.